Cześć, cześć, witajcie w Azacji. Chodźcie do środka, poznacie moją rodzinę i oprowadzę was troszeczkę. To jest Sedi. Sedi pochodzi z Madagaskaru i mówi troszeczkę po polsku. Cześć, witamy. To jest Polusia, ma 5 lat, chodzi do przedszkola i Pola bardzo dobrze mówi po polsku. A Sed, który prosi o uwagę, to jest Sed i bardzo kocha mamę. I Sed ma 1,5 roku. Wyjechałam na wakacje do Francji i tam poznałam Sediego. I gdzieś bardzo szybko między nami wybuchło wielkie uczucie. Gdzieś wiedzieliśmy, że ojej, on znalazł mnie i ojej, ja znalazłam jego. Ślub wzięliśmy po 13 miesiącach, więc w zasadzie tak szybko. Niedawno świętowaliśmy 10 lat naszego związku. Sedi pójdzie z dziećmi do ogrodu, a ja was troszkę poprowadzam. Zacznijmy od salonu, ale na początek wam powiem, że jak kupujecie, czy wynajmujecie mieszkanie, czy dom we Francji, to najczęściej będzie to, to mieszkanie, czy dom puste, bez mebli. Więc skoro meble, to jest jeden z piękniejszych mebli w naszym domu. Dostaliśmy go od rodziców, bo też się przeprowadzali z bardzo dużego do malutkiego mieszkania. No więc my korzystaliśmy na tych ruchach. Dostaliśmy też pianino od nich. Bo nasza rodzina jest muzyczną rodziną w zasadzie, można tak powiedzieć. Ja śpiewam w zasadzie od zawsze, a rodzina mojego męża, każdy na czymś albo gra, albo śpiewa. Tutaj mamy stół. Stół jest duży. Zajmuje co prawda bardzo dużo miejsca, ale jest potrzebny, bo się czasami całą rodziną spotykamy na urodziny, na święta. No a rodzina jednak jak się zbierze razem z dziećmi, to jest nas dużo. A tutaj mam swój kąt do pracy. Jak widać, niewiele potrzeba, żeby pracować online. Spokojny kącik, dzieci w przedszkolu, w żłobku. No i można wtedy już działać. Co dokładnie robię? Napisałam przewodniki po Alzacji, bo zakochałam się w Alzacji, więc też chciałam o tym mówić, przekazać i pokazać. No ale też potem jakby weszły nowe tematy i bardziej się zajęłam tematyką emigrancką, językową, czyli jakby z tego powstał kurs językowy. Tutaj mamy kolejny piękny mebel. I to jest kolejny mebel od naszych rodziców, w zasadzie rodziców Sediego.